Niektóre sekrety są śmiertelne. Witamy w Watch Mojo Polska, a dziś przyjrzymy się 10 sekretnym broniom w grach wideo. Built from an alloy the devil himself would kill to get his hands on. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Przyjrzymy się broniom, których nie można zdobyć idąc utartym szlakiem gry. Czasem czekają na nas w ukrytym obszarze, czasem można je odblokować zdobywając dane osiągnięcie. Jednak w jakiś sposób musi być poza zasięgiem gracza. Bierzemy pod uwagę też te, które można kupić, o ile nie są wcześniej reklamowane w grze. Numer 10. Pistolet psychozy. Perfect Dark. Perfect Dark oferuje unikalny zestaw broni. Każda ma opcję podstawową i dodatkową i ma wiele zastosowań. Jest też Psychosis Gun. Nie zadaje obrażeń, nie ma dodatkowych opcji i nie ma nieograniczonej amunicji z kodów. Czemu jest na liście? Każdego wroga zamienia w sojusznika. Nowi sojusznicy niespecjalnie się kryją, ale odwalają całą brudną robotę. Chociaż broń jest dostępna w jednej z tajnych misji, to aby ją zdobyć w misjach głównych, musimy przejść Chicago Stealth na najwyższym poziomie trudności. W mniej niż 2 minuty. Numer 9. Miotacz obcych. Fallout 3. Nuklearne pustkowia, futurystyczna wizja lat 50. XX wieku i mnóstwo mutantów. Czego chcieć więcej? Większość broni w Falloutie 3 jest prowizoryczna, zbudowana z materiałów minionej epoki, różnych metali i resztek. Z wyjątkiem jednej. Walcząc z enklawą, najeźdźcami i gulami, kto by pomyślał, że na środku pustkowia znajdzie rozbity statek obcych? A tam znajdziemy jedną z najpotężniejszych broni w grze. Gwarantuje trafienie krytyczne i przerabia wrogów na kisiel. Kto by potrzebował eksperymentalnego Mirwa? Numer 8. Nieskończona wyrzutnia rakiet. Seria Resident Evil. Zombie i inne potwory mogą być czasem trudne do pokonania. Kiedy typowa broń nie daje rady, czas wyjąć starą, dobrą wyrzutnię rakiet. Jest dostępna w prawie każdym rezydencie i zwykle może zabić każdego wroga i prawie każdego bossa jednym strzałem. Niestety, ten jeden strzał to zwykle wszystko, co mamy. Dobrze, że dużo części gry ma wersję do odblokowania lub upgrade, który daje nieskończoną amunicję. Zwykle uzyskanie nieskończonej mocy nie jest łatwe. Resident Evil 5 wymaga przejścia gry w mniej niż 5 godzin, ale to może być gra warta świeczki. That was for Fallen Brothers. Numer 7. Prawdziwy Mega Blaster. Dead Rising. Wielu fanów Mega Mana z przyjemnością udawało swojego bohatera dzięki zabawce Mega Buster w Dead Rising. Jeśli jednak uda wam się zabić 53594 zombie w jednej rozgrywce, wasza sprawność zostanie nagrodzona Real Mega Busterem. Wystrzeliwuje on wielkie podmuchy energii, dzięki czemu to najpotężniejsza broń dystansowa w grze. Może wydawać się, że taka liczba zombie to dużo, ale przy tej zabawce to będzie dopiero krwawa rozgrzewka. Numer 6. Pistolet promieniowy. Call of Duty World at War. Większość fanów Call of Duty Zombies od razu rozpozna Ray Gun. Broń można znaleźć w losowym Mystery Box i silnie działa na hordy nieumarłych. Nie wszyscy wiedzą, że Ray Gun jest również ukryty w kampanii World at War. Jest schowany pod ziemią koło dziwacznych posągów. Właściwie można go zdobyć w krótkich wycieczkach w misji Little Resistance. Działa dokładnie tak jak w Zombies. Z łatwością zabija wrogów jednym trafieniem, a dwoma może zniszczyć czołg. Numer 5. Chain Champ. Bayonetta 2. Rodin zawsze chętnie pomaga ulubionej klientce, bijąc demony i robiąc z nich broń, by mogła skopać więcej tyłków.
Po przejściu gry na drugim poziomie trudności, trzecim klimaksie, można usłyszeć znajomą melodię, kiedy Rodin przynosi coś wyjątkowego. Chain Champ, prosto z Mario, czyli broń na nogę, jest przykuty łańcuchem do jednej z nóg bohaterki. Zaskakująco silny Chain Champ z łatwością zatrzymuje i odpycha wrogów, a nawet samodzielnie atakuje. Jest wierny jak pies i może nawet wywęszyć skarb. Numer 4. Clackshot. Gears of War 3. Epic Games uwielbia tworzyć broń i absurdalną, i niezwykle brutalną. Był przecież Lancer, czyli w zasadzie dziecko piły mechanicznej i strzelby. Nie zaskakuje więc, że firma stworzyła inny absurdalny arsenał. Jest ukryty w akcie 4 na szalonym poziomie trudności. Trzeba zrzucić kilka skrzynek amunicji i pogadać z kurczakiem piratem. Dobrze słyszeliście. Jeśli odpowiednio się z nim zagada, kurczak wróci z 4 clackshotami. Chociaż nie zadają one specjalnych obrażeń, w zasadzie zastępują boomshota. Wystrzeliwują wybuchowe kurczaki zamiast zwykłych materiałów wybuchowych. Numer 3. Pistolet na skaraby. Halo 2. Jak wie każdy fan Halo, skaraby to potężne pojazdy przymierza. To jedyne pojazdy, których nie da się porwać i trzeba zniszczyć. Jednak w Halo 2 na szczycie jednego z drapaczy chmur można znaleźć karabin plazmowy. Nazywa się Scarab Gun i strzela takimi samymi gigantycznymi podmuchami zielonej energii, które sprawiają nam tyle kłopotów. Przymierze nie będzie, to znaczy będzie wiedziało, co ich uderzyło, ale nie będzie z tego powodu zadowolone. Numer 2. Działko ręczne. Dead Space 2. Walcząc z nekromorfami, większość używa broni plazmowej, by przeciąć ich wyrostki. Isaac Clarke, a przynajmniej ta jego wersja, woli czerwony piankowy paluch. Ta zabijająca pierwszym strzałem broń z nieskończoną amunicją jest przyznawana graczom, którym uda się ukończyć grę w trybie hardcore. Nie tylko nekromorfy są wtedy mocniejsze i mniej jest przedmiotów, ale można zrobić tylko 3 sejwy, nie ma nowej gry, przenoszenia się ani checkpointów. Ci, którzy zdobędą tę broń, prawdopodobnie do końca gry będą słyszeć jej charakterystyczne dźwięki wystrzałów. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer 1, pora na kilka wyróżnień. Numer 1. Mr. Toots. Red Faction. Armageddon. Wiemy, Mr. Toots był mocno reklamowany i pokazywany w trailerach jeszcze przed premierą Armagedonu. Jest jednak dostępny tylko w sekretnym obszarze lub po przejściu gry, więc w sumie zalicza się do listy. Tylko Volition mogło wymyślić, by broń była żywym jednorożcem strzelającym wybuchowymi tęczowymi laserami. Jego wyglądowi dorównuje jedynie niszczycielska siła tęczowych pierdów. W grze, w której najważniejsza jest destrukcja, Mr. Toots sprawia, że jest to i łatwe, i śmieszne. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.